anna ujma witam serdecznie i pozdrawiam z Bukowna. Jesteśmy w miejscu, które 7 lipca 1962 roku otrzymało prawa miejskie, czyli dokładnie 50 lat temu. A jak 50 lat to okrągła rocznica, a jak okrągła rocznica to świętujemy urodziny, a jak urodziny to dużo, dużo muzyki, dużo, dużo imprez. Ze mną jest pan Zbigniew Urbański, przewodniczący rady miejskiej. Witam serdecznie. Witam państwa, witam panią no właśnie od razu muszę zapytać o dni Bukowna o jedną z większych imprez w Państwa mieście. Będziecie świętować 50-lecie. Co się będzie działo przez najbliższy weekend? Najbliższy weekend należy do Bukowna, należy do nas. Mamy dużo imprez i sportowych, i muzycznych. Rozpoczynamy o godzinie 16 i zaczną nasi najmłodsi mieszkańcy z przedszkola w Bukownie. Zaraz po nich będą wystąpią Prezenterki, prezenterki e, wasze, waszej telewizji, telewizji Silesia, Kola i Jula oraz pani Teresa Werner. Czyli będzie na Śląską Nutę, co jeszcze? Na Śląską Nutę oczywiście, zaraz po nim wystąpi uczestnik tegorocznego programu Must Be The Music z grupa Ustroński. Później będzie e, formacja Nieżywych schabów i Gwiazda Wieczoru, legenda polskiego rocka grupa Perfect. Perfekt, już o 22.00 oczywiście o bardzo gorąco zapraszamy. O 22.00 perfekt, oczywiście zapraszamy. Zaraz po perfekcie, około 23.30 zapraszamy na pokaz sztucznych ogni. A po niej nastąpi zabawa do białego rana w rytmie grupy Impuls. Panie Przewodniczący, to takie bardzo muzyczne zabarwienie tej imprezy, ale będzie się też działo dużo innych takich dodatkowych rzeczy, dużo dodatkowych atrakcji nie tylko dla dorosłych, ale dla dzieci, bo powstało ogromne, wesołe miasteczko. Powiedzmy, jakie atrakcje czekają tam przede wszystkim na tych najmłodszych. Ogromne, wesołe miasteczko, mamy różnego rodzaju karuzele, zjeżdżalnie, gastronomia, waty cukrowe, baloniki, także wszystkie dzieci znajdą coś dla siebie. Dużo imprez sportowych, mecze, koszykówki, siatkówki piłki nożnej dla sympatyków tenisa oczywiście mecze tenisowe opuchar burmistrza miasta Bukowno. Panie przewodniczący, no właśnie, ja wiem, że jutro odbędzie się też taki bieg ogólnopolski o Puchar burmistrza. Chciałam zapytać, czy pan weźmie udział i jak wygląda ta impreza? No ja nie wezmę udziału w tym biegu, nie, nie przygotowywałem się do niego. Bieg będzie w niedzielę. Jest to jubileuszowy 10. ogólnopolski bieg uliczny o Puchar burmistrza miasta Bukowno. Już do tej pory zapisało się ponad 460 uczestników. Podobno przyjeżdżają nawet amatorzy z Mołdawii, w zasadzie z całego świata. Tak, mamy zagranicznych gości, co roku jest ich coraz więcej. Nie wiem ile jest ich teraz, ale, ale na pewno jest ich coraz więcej. Jakie atrakcje jeszcze na nas czekają, jeżeli będziemy chcieli odpocząć? Czy tutaj jakieś regionalne, tradycyjne posiłki będą dla gości? Mam nadzieję, że tak na pewno y, panie z, z nasze przygotują nasze posiłki, y, będzie można się posilić nimi. W niedzielę jeszcze zapraszam serdecznie na występy naszych regionalnych grup z Miejskiego Ośrodka Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Wolbromiacy. Oraz gwiazda zespołu zespół łzy i zespół werba. To będzie wszystko działo się w weekend, ale tak naprawdę Dni Bukowne roz, rozpoczęły się dzisiaj, wielką galą. Cóż się tam działo, bo, bo mnie tam właśnie do drugiego ucha jeszcze jakieś dźwięki z tej gali dobiegają. Tak, za nami na, w hali sportowej rozpoczęła się gala jubileuszowa. Wręczane są nagrody, yy, nagrody Róża Biznesu dla przedsiębiorców i firm, które inwestują w Bukowno, rozsławiają nasze imię i zatrudniają naszych mieszkańców. Panie przewodniczący, jeżeli ktoś chciałby przyjechać do Bukowna, powiedzmy jeszcze tak naprawdę, gdzie ma się udać, gdzie będą odbywały się imprezy, czy na stadionie, czy w jakichś okolicznych miejscach, powiedzmy jeszcze, jakie punkty należy odwiedzić. Główne imprezy artystyczne odbędą się tutaj na stadionie Mosirów w Bukownie przy ulicy Spacerowej 1. Dojazd ze Śląska drogą. E94 w stronę Olkusza lub autostradą A4. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze tylko dodam, że za nami już stanęła wielka, piękna scena. To właśnie na niej będą odbywały się przez cały weekend koncerty, Między innymi tak jak Pan powiedział, zespół Perfect, ale relacja z, z tych koncertów i, i z innych imprez towarzyszących. Już jutro my zaczynamy po dziewiątej. Bądźcie z nami. Zapraszam na Weekend z TVS.